Siemka ludzie, zagramy sobie dzisiaj w Duel of the Champions. Znowu zapomniałem nazwy tej gry, więc możecie się domyślić jak dobry jestem. Mam tu jakieś 126 elo. Czy chcesz pozostawić swoją pulę startową? No chcę. Pokaż na co cię stać, Geralt. A w sumie też mam Geralta. Tak? Tak, mam takiego samego czempiona. Zmasowany atak. Stworzenie, atak wręcz maniak. Dwa ataku. Jeden rewanżu, tak to nazywać. I dwa życia. Gram z Polakiem, ale piszę po angielsku. Co mi tam? Gień szmato. Jeszcze raz mu tutaj czempiona zaatakujemy. W sumie pierwszy raz. I wejdziemy naszym niszczycielem na pole bitwy. Daje on nam 4 punkty ataku. 3 punkty rewanżu i 4 życia, więc jest to dosyć stosunkowo dobra karta. I mało kosztuje, to jest bardzo ważne. Nasz kolega tutaj widzę, że jest bardzo rozgadany. Ale tam, mnie to nie obchodzi. Pokażemy na co nas stać. Oho, kartę nam wydupi. Tylko nie tą z czwóreczką. Lol, tą samą kartę nam wydupił, co wziął od nas. No, oj, ale wyrypał. Dawaj. Tak, o, jak my to tutaj zagramy? Zwiększymy sobie moc. Rzucimy pomniejszy żywiołak ognia. Też dosyć silna karta. 3 ataku, 2 rewanżu, 4 życia i jest niewrażliwy na odwet. Czyli jak ja rzucę, to mnie nie może zaatakować ponownie. To jest dobre. Palniemy sobie za 4 w Herosa i za 2 w Herosa. Już mam 12 punktów życia. Nie zapowiada się to na jakąś super epicką walkę, ale przynajmniej troszeczkę punktów elo nam wpadnie. Chętnie usłyszę opinie ludzi, którzy już może troszeczkę więcej grają, może pomogą mi złożyć jakiś porządniejszy deck. Ja dopiero zaczynam i za bardzo nie orientuję się, co w tej grze jest dobre, co nie. A znajomych też nie mam, którzy grają akurat w tą grę. Wystawił Subkuba. Subkuba. Też jest niewrażliwy na odwet, dużo życia ma, ale to nie będzie problem, bo mamy tutaj naszego niszczyciela, który zmiecie tego Subkuba na hita. Naszym pomniejszym żywiołakiem ognia również uderzymy. Jedyne co nam zostaje, to wyrypać maniakiem w tego. O, i straciliśmy naszego maniaka. Ale nic się nie dzieje, bo wystawiamy następnego niszczyciela i do tego jeszcze szaleńca. Niewrażliwy na odwet jest również. 2 Adimage'a, 0 odwetu, 3 życia. I szeroki atak, czyli jeżeli go ustawię tutaj, to on będzie bił tą postać tutaj, tą postać tutaj i tą postać tutaj za 2. Więc jakby się tak ustawiły jakieś postacie, bym się nie obraził. Teraz mu zwiększymy mu magię. User joined your channel. Ta kolba. User joined your channel. Kolba. Disconnected.
Przepraszam za to, bo zapomniałem, że siedzę na tym spiku. Musiałem go szybko wyłączyć. Tak, czekamy na jego ruch. Co nam tutaj Carneges.pl zaserwuje? Cerbera. Ciekawe, gdzie go dupnie. No nie jest to zbyt ciekawe teraz. Cerber nam wymorduje od razu dwóch. Aj, dupcia. Będę musiał pomniejszego żywiołaka powietrza. Czemu jest pomniejszy? Przecież silny jest. Oj, co on tam rzucił? Trwa do następnej tury. Łód szczęścia długotrwałe. Kiedy przeciwnik zagrywa kartę, musi także wyrzucić kartę. To mnie zrobił, bo już chciałem nawyrzucać troszeczkę tych kart. Wyrzucimy tą. I co zrobimy? Co zrobimy? Zaatakujemy niszczycielem tego pana. Tutaj zadamy Cerberusowi za 2 HP damage. I zabijemy czarta. Jest to dobre naprawdę, bo może nie jest silny na bardzo jakoś, ale może bić dowolną jednostkę na polu bitwy. Więc dobrze, że go wyeliminowaliśmy. Poczekamy do następnej tury, nic tutaj już nie będziemy mieszać. Żeby po prostu jak najszybciej zakończyć to. Oj, dupnie nam dwie jednostki. To mi się nie podoba bardzo. O, 3! Fuck. Ale gównik z niego. Jeszcze pustoszyciela walną, no nie wiesz. Fajnie, bo go tutaj walną. Na górę. Ja bym go na hita dupnął. Aj. Mamy 7 punktów. Można to zrobić... Tak. Haha. Masz po niszczycielu, frajerku. Pustoszycielu. Niszczycielem walniemy tutaj w tego pana. I jeszcze na koniec dowalimy mu pomniejszego żywiołaka powietrza oraz dobierzemy kartę. O, ładnie to wyszło teraz. Skontrowałem jego wszystkie ruchy, jakie teraz zrobił, chociaż nasz tutaj niszczyciel się złoży, ale już mniejsza o to. I tak jest już na wykończeniu. Ale zabiłem przynajmniej Cerberusa. Oj, z kuli oni nam walnie. Nie, fajnie. Fajnie jakby w tego walnął, to od razu swojego zabił. Nie jest aż taki fajny. Teraz moja karta stąd zniknie. Więc nie zabijemy tutaj go, ale będzie miał jedno życie. Mamy 8 punktów. Najpierw zadałem mu damage, więc ma 1 HP. I wiecie, mogli się nad nim poznęcać troszeczkę. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I jeszcze walniemy tutaj mu morskiego elfa łucznika. Żeby się bardziej nad nim poznęcać. Chłopak coś czuje, że zaraz napisze GG i wyjdzie. Zakończymy turę. No tego to się nie spodziewałem. Jeszcze nie od Cerbera nawalnie, no nie fajnie, nie fajnie. Jeszcze jakbym to przegrał, to bym się naprawdę zrage'ował. Ło, 3 gryfy mi doszły. Zrobimy tak o. 3 życia ma, to nie, to zrobimy tak i tak. I zakończymy turę. Może się uda, żeby te serwery jakoś ominąć. Chyba, że on je poprzesuwa. Wtedy będzie dupa. Ale ja mam 3 gryfy, więc też się za bardzo to nie boję. Ups. Nie wystaw nic. Nie, gram z nim. Z jakimś cheaterem zesrany. Hmm.
Dobra, przegrał. Chyba, że teraz coś rzuci. No, rzuci. O jejku, jejku. Zrobimy. Hops. 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 Tutaj dupniemy. Nie odda nam. I sobie dobierzemy jeszcze kartę. Gdzie bym jej teraz nie postawił, to będzie dupa. Odrzucimy kartę i dobierzemy następną. Zobaczymy, co on teraz tutaj nawyczynia. Z tymi Cerberami to może być problem, wam powiem, bo znowu 6 damage mi zada. Jeszcze pustoszyciela walną. Nie. Nie, nie zrób tego, co myślę. Proszę, nie. Jest. Żeby tutaj tylko tej karty w górnym prawym rogu nie walnął. Będzie git. Co to jest za karta? Czyżbym wygrał? Czyżbym wygrał? Tak, koniec spotkania. Koniec spotkania. Ciężko było. Tą końcówkę to naprawdę dobrą miał. Ale źle to rozegrał, bo miał tam taką sytuację, że mógłby jeszcze wygrać. Dostałem 33 punktów elo. On dostał minus 34. Pozostałe zdrowie. Ja miałem 61, więc też niedużo. Najwyższe obrażenia 5 zadałem. Zaklęcia ja 1, on 4. Stworzeń 14, że stawiam on 9. Łód szczęścia 1, 6. Tury 10, 10. Więc dosyć sprawiedliwie to wyszło. 400 doświadczenia, 500 złota. No jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Zapraszam do oglądania następnych. Do usłyszenia.